Nazywam się Jan Kosiorek, pochodzę z Ełku, jestem amatorem, rzeźbienie to moje hobby, to jest mój sposób na spędzanie czasu na emeryturze, zajmuję się tym amatorsko, po prostu w wolnym czasie, na emeryturze mam go więcej, więc i w zasadzie rzeźbię tylko od momentu, kiedy na emeryturę przeszedłem. I to jest, sprawia mi przyjemność, znakomicie się czuję zdrowotnie przy tym. Po prostu rzeźbię. Co rzeźbię? Różne rzeczy. Duże, plenerowe rzeźby, tego typu jak ta czapla czy żuraw, ale też rzeźbię, płaskorzeźby robię. Małe formy, więc jakieś aniołki czy coś. Pracuję, to znaczy jestem członkiem Stowarzyszenia Artystów Nieprofesjonalnych i tam w pracowni prowadzimy również warsztaty dla młodzieży, warsztaty dla przedszkolaków, dla dzieci szkolnych, ale również dla dorosłych. Każdy chętny może przyjść do nas do pracowni i tam spróbować swoich umiejętności. Bardzo często po pierwszej wizycie, jeżeli tego bakcyla ludzie łapią, wówczas przychodzą częściej i, że tak powiem, prawie codziennie. Rzeźbię, jak Państwo widzicie, dłutami. Przy rzeźbach plenerowych wspomagam się piłą motorową, żeby te duże części drewna odrzucić. No a tak trzeba dłubać ręcznie. Elektronarzędzia takie jak szlifierka też jest używane dość często. Używamy do rzeźbienia, ja używam do rzeźbienia dłut o różnym kształcie, różnych profilach, zaokrągleniach, żeby wszystkie szczegóły można było zrobić. Różne kształty, różne wielkości. W tej chwili są takie ciemne, ponieważ przebarwia się po drewnie dębowym, ponieważ tu było robione drewno dębowe. Sowa jest zrobiona z drewna dębowego, natomiast żuraw jest zrobiony z brzozy. Oczywiście przy rzeźbieniu bardzo często figura powstaje taka, na ile pozwala materiał. W tym przypadku kloce nie były zbyt obszerne, więc musiałem zrobić tak, że one są bardzo pionowo ustawione, te rzeźby. Łatwiej się robi w drewnie takim jak brzoza, gorzej, trudniej, bardzo ciężko nawet robi się w dębie, ale wartość jest zupełnie inna, bo taka rzeźba z dębu postoi znacznie dłużej. Tak jak mówiłem, wielkość, kształt rzeźby bardzo często zmienia się w czasie pracy z uwagi na to, że na ile pozwala materiał. Drewno ma tą właściwość, że potrafi pękać w różnych niespotykanych miejscach i wielkość drewna, jego gatunek, jakość bardzo często wpływa na ostateczny wynik rzeźby. Ja nie jestem z wykształcenia rzeźbiarzem, jestem amatorem zupełnym. Zaraziłem się tym jeszcze w tym czasie, kiedy pracowałem zawodowo, praktykowałem u takiego mistrza, który był wykształconym rzeźbiarzem po Akademii Wiedeńskiej i już wiedziałem wtedy, co będę robił na emeryturze. Zacząłem gromadzić narzędzia, wiedziałem jakie i z chwilą przejścia na emeryturę próbowałem rzeźbić. Robię głównie rzeźby plenerowe, tak jak mówiłem to już wcześniej, żeby nie było smutno samemu, założyliśmy stowarzyszenie,
artystów takich nieprofesjonalnych i w tym stowarzyszeniu wzajemnie się wspieramy. Po prostu opinii zasięgamy, jeden drugiego ocenia, co wpływa znacznie na tą twórczość naszą. Poza tym najwięcej chyba doświadczenia i takich wiadomości zdobywa się na plenerach. Jeżdżę, czy może jeździłem, obecnie pandemia nie pozwala na to, na plenery takie ogólnopolskie w różnych miejscach. I tam na plenerach przyjeżdżają różne klasy rzeźbiarze, znakomici, początkujący, i tam się najwięcej można nauczyć, dowiedzieć, no i potem wykorzystać to w swojej pracy.